Chwała Bogu naszemu. To jest dla mnie i dla Ciebie czymś bardzo ważnym, drogocennym, że gdy my jako ludzie w Adamie i Ewie żeśmy zgrzeszyli, popełniliśmy przestępstwo nieposłuszeństwa Bogu, to Bóg nie obraził się na nas i nie zgubił nas i nie rozpoczął wszystkiego na nowo. Lecz zostawił przy życiu Adama i Ewę, dając im potomstwo, a temu potomstwu kolejne potomstwo i my jesteśmy takim kolejnym potomstwem według ciała. Po Adamie i Ewie doświadczyliśmy grzechu, doświadczyliśmy zła, znamy smak przestępstwa, radość z osiągnięcia celu w sposób bezprawny. A jednakże Bóg dał nam swojego Syna, żeby nas zbawił, żeby nas uratował. Czyż to nie jest łaska? Czyż to nie jest cudowne? Czyż nie powinno nas to zdopingować do tego, żeby naprawdę oddać się tej sprawie uratowania nas od naszego grzechu? To jest najważniejsza sprawa. Nie ma ważniejszej sprawy. Jak człowiek jest uratowany od swojego grzechu, to będzie chwalić Boga, będzie się cieszyć, bo wraca wszystko, co jest cenne, co jest wieczne. Jak człowiek dalej tkwi w grzechu, to nie jest w stanie tego wykrzesać z siebie. To tak jakby z martwego drzewa próbować wydobyć owoc jakiś. Możesz podlewać, nie wiem, cokolwiek tam dawać i to drzewo i tak nic nie wyda, bo jest martwe po prostu. A więc my potrzebujemy doświadczyć. Najważniejszą sprawą naszego życia był grzech. On oddzielał nas od Boga. Jezus przyszedł zbawić nas z naszych grzechów. To jest najważniejsza sprawa. Usunąwszy grzech, pojednał nas z Ojcem. I dzisiaj mamy możliwość należenia do Boga, uczenia się prawdy, ale potrzebujemy to rozumieć. Chcemy się tego uczyć w czystości, nie w brudzie, nie dalej w tych swawolach ludzkich. Wiecie, tak sobie tak dotarło do mnie, że używanie naszego ciała, które poznało grzech, w sprawie gaszenia grzechu jest podobnie do gaszenia pożaru benzyną zamiast innymi środkami, które są w stanie ugasić pożar. Iż uruchamiając ciało do walki z grzechem, podlewamy grzech jeszcze bardziej i on się jeszcze bardziej pali. Stąd się rodzi obłuda, fałsz, zakłamania, bo ludzie cieleśnie próbują zwalczyć swoje bezprawne życie i jeszcze więcej tego bezprawnego życia w nich się tworzy. Bo tworzy się kolejne. Pycha, duma, arogancja, wysokie mniemanie o sobie. Człowiek się czuje lepszy od innych, a więc w sumie gasi coś, co się jeszcze bardziej rozpala. I ilu wierzących ludzi znacie, że oni są jeszcze gorszymi grzesznikami niż byli, nim w ogóle uwierzyli. Bo cieleśnie próbują z tym grzechem się zmagać, a on się coraz bardziej, nawet zakon, dobry, wspaniały zakon, spowodował, że grzech się jeszcze bardziej rozrósł, bo podnietę znalazł, że teraz z takim zakonem ma do czynienia i on jeszcze bardziej udowodni, że jest w nas silniejszy od wspaniałego Bożego prawa. A więc jeżeli próbujesz zwalczać swoją cielesnością, swoją cielesność, no to nie dziw się, że z tobą jest coraz gorzej. Gdyby można było to tak załatwić, to Bóg nie posłałby swojego Syna. A On posłał swojego Syna, żebyśmy czym? Ugasili ten bezprawny pożar w nas? Ofiarą Jezusa Chrystusa, która oczyszcza nas od każdego grzechu. Abyśmy już nie żyli w myśleniu grzechu, ale w myśleniu zbawienia. Żebyśmy mogli czynić dobro, a nie chodzić i kręcić się i stale komuś przeszkadzać, kogoś zniechęcać, komuś zabierać, jeżeli coś ktoś posiadł w Chrystusie. A więc takie jest ciało. Bardzo nie lubi, gdy komuś się powodzi, komuś jest lepiej. Zawsze trzeba tego zniszczyć. Pamiętacie, jak chodzili za Jezusem? Jak oni bardzo chcieli tego Jezusa zniszczyć. Uruchomili całe swoje ciało, żeby zniszczyć tego Jezusa.
A jak byli szczęśliwi, kiedy go widzieli na krzyżu, a jacy zadowoleni byli, że dopięli swego, niech zejdzie, niech udowodni, niech pokaże ojciec, że to jest jego syn. Jacy byli zadowoleni, to ciało. A on co powiedział? Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jeżeli chcesz być naprawdę szczęśliwym człowiekiem, to nie gaś ognia grzechu własną cielesnością. Takim próbą umartwiania się cielesnego, takiego spuszczenia głowy, jakoby człowiek naprawdę był bardzo taki rozżalony co do tego grzechu, podczas gdy dalej grzech więcej sobie poczyna. Trzeba z nim zrobić inaczej porządek. Jak się pali dom, to nie dosypujesz jeszcze drzewa. Raczej wyrywasz to, co się jeszcze nie pali, żeby ratować, żeby zachować od większego pożaru. A więc co zrobiłeś, czy zrobiłaś w tej sprawie, żeby być dzisiaj szczęśliwym, wdzięcznym, nowym człowiekiem należącym do Boga, pojednanym z Bogiem przez ofiarę Jego doskonałego Syna? Co zrobiłeś, żeby dzisiaj nie chodzić w uciemiężeniu grzechu? Bo to jest sprawa najważniejsza. Rozumiecie, ludzie mogą prorokować, mogą cuda czynić, mogą uzdrawiać, mogą objawienia mieć i zginąć w Gehennie, bo nadal żyją w grzechu. Grzech oddziela od Boga. Jezus przyszedł, aby to oddzielenie usunąć. Umarł z powodu ciebie i mnie. Czy jesteś wdzięczny Mu za Jego krzyż? Czy jesteś Mu wdzięczny i bierzesz ten krzyż na siebie codziennie, żeby grzech twój czuł ciężar krzyża, na którym umarł Chrystus Jezus. Żeby grzech nie czuł twój ciężar, który mu dodaje otuchy i wzmacnia się jeszcze bardziej. I cię powala, ty myślisz, żeby nie myśleć, a myślisz jeszcze więcej. Tylko bierzesz na siebie zwycięstwo ukrzyżowanego Syna Człowieczego. I to zwycięstwo niszczy twój grzech. I dostajesz wdzięczność. I możesz służyć Bogu, bo poznałeś środek. Paweł powiedział, zmagałem się, próbowałem w starym życiu. Im więcej próbowałem, tym więcej zła popełniałem. Aż spotkałem Jezusa. I On zmienił moje życie. To, co wcześniej zmuszało mnie do tego, żebym musiał zrobić coś złego, nie miało żadnej siły już. To jest Jezus, to jest Syn Boga, Syn Człowieka, Jezus Chrystus. On wygrał z grzechem, w Jego zwycięstwie jest Twoje zwycięstwo. Siedzisz człowieku, jakbyś był na fajnym jakimś teatrze, filmie, oglądasz spektakl i siedzisz i nie zdajesz sobie sprawy, że to nie jest teatr, że to jest prawdziwa wojna o Twoją wieczność. I Ty koniecznie potrzebujesz skończyć z tym cielesnym umartwianiem swego cielesnego człowieka. To już się stało. Tam w ukrzyżowanym Synu Człowieczym i my zostaliśmy ukrzyżowani dla grzechu. Grzech przegrał. Do dzisiaj wielu stosuje zupełnie nie te środki. Dalej leją benzynę na ten pożar i dziwią się, dlaczego nie mają uwolnienia, dlaczego mają taki problem cały czas, dlaczego muszą udawać kogoś, kim nie są, bo jest głupio przecież być tym, kim się naprawdę jest, bo człowiek zdaje sobie sprawę, że to nie jest tak, jak być powinno. A więc co wkrada się? Kolejny grzech, obłuda, fałsz, udawanie kogoś, kim się nie jest, próba mówienia czegoś, czego nie ma w codziennym życiu. A więc grzech, kolejny grzech, kolejny grzech, kolejny grzech. Nie ugasisz tego pożaru ciałem. Bóg ma swoje środki na to. Jeżeli je zastosujesz, one będą działać. Ponieważ Bóg czyni to, co jest doskonałe, a przez wiarę my zyskujemy dostęp do tego. Tak jak było z tym wężem miedzianym na pustyni. Jeżeli ktokolwiek spojrzy na tego węża miedzianego, ukąszenie nie będzie działać, jad nie będzie działać. Ktoś może sobie pomyśleć, co to ma za znaczenie? Patrz, spojrzy na tego miedzianego węża, na tej tyczce i co? I ten jad już nie będzie działał? A jak nie zadziałał jad tej żmii, kiedy ukąsiła Pawła i on, wszyscy myśleli, że to musi być morderca, skoro uratowany został z tego statku, a mimo wszystko żmija go ukąsiła. Więc wszyscy wiedzieli, co się stanie z nim? Za chwilę padnie.
I czekają, i co? On żyje. I co wtedy zrobili? To musi być Bóg. No bo jeżeli jad nie zadziałał, to tylko Boga nie może jad zabić. Tak, Bóg był w nim. Paweł był pewnym, że jeżeli Pan powiedział przed cesarzem stanąć musisz, to żadna żmija nie jest w stanie temu przeszkodzić. Jego wiara zwyciężyła ten jad. Ale gdyby stracił wiarę i gdyby spoczął na ciele, przecież z reguły, gdy żmija ukąsi, to co? Ciało chłonie ten jad i w końcu umiera. Gdyby spoczął na ciele i próbował cieleśnie sobie poradzić, umarłby. A więc jak cieleśnie możemy sobie poradzić z problemem naszego jadu, który powoduje, że nie masz radości, nie masz wdzięczności, nie masz chęci spotkania się z bratem i siostrą, by razem uwielbić Boga. Chodzisz jakby ci stale coś tam przeszkadzało w tym twoim życiu. To jest cielesność, to jest grzech. Jak sobie przypomnę, jak grzech zdjął Pan z mego życia, to mi się chciało zawsze biec na spotkanie z innymi wierzącymi. I wszystko gotowy byłem zrobić, żeby tam być, żeby być z tymi ludźmi i śpiewać Bogu. To było najważniejsze. Bo nie doznawałem przeszkody między sobą a Bogiem. Grzech został usunięty. Przyszła swoboda, przyszła wolność. Swoboda oczyszczenia, usuwania tego, co złe, jakby to śmieci były, a nic ważnego, jak było wcześniej ważne. Kto to zrobił? Jezus to zrobił. A więc On uwalniając, daje ci swobodę, aby oddawać Bogu chwałę, cześć, aby służyć Jemu, wzrastać, rozwijać się, czytać Biblię i zachwycać się tym wszystkim, co jest w niej zapisane. Daje ci to wolność, jak dziecku Bożemu. Masz Ojca w niebie i cieszysz się, że ten Ojciec to jest doskonały Ojciec i w doskonałym Synu ten Ojciec pojednał cię z sobą, dając ci możliwość przyjścia do Niego, jak do Ojca. Jeżeli będziesz stale próbować gasić swoją naturę, swoją naturą, no to nie dziw się, że ona jeszcze więcej się rozwinie. Albo zastosujesz Boży środek, śmierć Jego Syna i skończy się twój problem. Bo kto z wiarą przyjmie Go, grzech musi paść. Władza grzechu kończy się tam, gdzie włada Jezus. List do Rzymian, 8 rozdział. Pomyśleliby pewno, że to wariat. Co, gdyby paliła się jego chata, a on biegnie, bo benzyna jest pod ręką, bo przecież ma baki jakieś, żeby sobie tam ewentualnie do kosiarki, do innych rzeczy, tam do może traktora, do czegoś. No to co najbliżej bierze i leje. Co będzie za wodą biegał? To byśmy myśleli, wariat przecież. Ciało jest nam najbliższe, więc sięga często człowiek po cielesne metody. A sięgnijmy dalej, poza. Tam, gdzie jest naprawdę to, co jest potrzebne. Tam, gdzie jest prawdziwa ofiara. I w tym 8 rozdziale od 6 wiersza. Albowiem zamysł ciała... Już teraz wiesz, gdzie masz problem? Zamysł ciała to śmierć. Duchowa śmierć. To jest właśnie problem wielu wierzących ludzi. Nadal funkcjonuje cielesna siła i cielesną siłą człowiek idzie do przodu, cielesną mądrością, cielesnym rozumem, a Słowo Boże mówi, nie polegaj na cielesnym rozumie, polegaj na Bożym rozumie. I dalej człowiek cielesnością swoją rozsądza różne rzeczy, wyciąga złe wnioski, podejmuje złe decyzje i dziwi się, dlaczego stale muszę żyć w grzechu. Tu nie ma żadnego zdziwienia. Zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu. Nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Nie może żyć według prawa Bożego. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Nie dziw się, że masz problem i twoje decyzje co rusz są głupie. Będą takie. Bez Boga muszą być takie, bo inaczej gdyby były mądre i były prawdziwe, to wtedy po co ci Chrystus, skoro ty bez Chrystusa potrafisz w ciele swoim.
być mądrym, mądrą i podejmować wieczne decyzje. Ale w ciele tego nie ma. Nie ma możliwości, żeby człowiek cielesny żył wiecznością. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak Duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. I to jest zwycięstwo. Kiedy Duch Boży ożywia nasze ciała i według Ducha Bożego te ciała zaczynają funkcjonować i wtedy cieszysz się z tego, z czego powinieneś się cieszyć, smucisz się tym, czym powinieneś się smucić, a więc wszystko zaczyna się dziać w uporządkowaniu. Apostoł, kiedy żył jeszcze bez Chrystusa, mówi: nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Chcę uczynić dobro, a trzymam się zło. I oddaję Bogu chwałę za Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Mówi: sam muszę żyć w grzechu. Dzięki Chrystusowi mogę żyć dla Boga. Wszystko się zmieniło. Nikt z nas nie jest w stanie nic zmienić na lepsze bez Chrystusa. Jezus sam powiedział: bez mnie nic nie uczynicie. A więc polegając na swoim ciele, na swoim wyuczonym rozsądku, na swojej przebiegłości, na swoim osiągnięciu intelektualnym, człowiek jest w stanie tylko się gubić i żyć dalej w grzechu. Gdzie nie pójdziesz, wszędzie błądzisz. Gdzie byś się nie skierował, nawet do Biblii błądzisz. Bo ciało tego nie przyswaja. Ciało nie wie, co z tym zrobić. Dopiero duchowy człowiek ma rozeznanie i wie, co zrobić, jak postąpić. Chociaż jest to tak oczywiste, to jednakże wierzący ludzie dalej będą walczyć ciałem. Już w tamtym czasie, kiedy żyli apostołowie, pisali: cieleśni jesteście. Nie mogę wam powiedzieć nic więcej, bo nie jesteście tego w stanie znieść. W tamtym czasie, kiedy wielu jeszcze pamiętało Jezusa chodzącego w ciele na ziemi, kiedy apostołowie Jego głosili z mocą Ducha Bożego Ewangelię, w tamtym czasie było mnóstwo cielesnych, wierzących ludzi, którzy bardziej ciałem niż duchem się poruszali. Skąd swary? Skąd właśnie między wami? Kto to pisał? Brat Jezusa. Jakub. Z cielesności waszej pochodzą. On sam wie, jak się kłócił z Jezusem. Jak nie wierzyli w to, że On jest tym, kim jest. Wiedział, co ciało może wymyśleć. Przecież mieli z Nim cały czas kontakt. Byli z Nim. Rozmawiali z Nim, widzieli, jak żył, a mimo wszystko nie wierzyli, że jest tym, kim jest. Ciało nie rozezna. Potrzeba ducha. A więc jak chcesz się rozprawić ze swoim ja, tym znużonym, tym głupio zadowolonym, tym szukającym zwady, tym chcącym pokazać się, że jest lepszy od innych? Jak chcesz się z tym rozprawić? Dobra, nic nie będę mówił. I co? I nic nie pomogło. Jak przemówił, znowu głupio. A więc tu nic nie pomoże. Jedynie to, co zrobił Bóg, pomoże. Czy wierzysz w to, że nie było środka na to, żeby nas zbawić z naszej natury grzeszników? Tylko Chrystus mógł to uczynić. Czy wierzysz w to, że jeden tylko mógł wyzwolić ciebie i mnie z tego myślenia grzesznika? Jestem przekonany, że dzisiaj znowu upadnę. Wszyscy są grzesznikami. Nikt nie jest w stanie żyć na tej ziemi i chodzić. Kto to głosi? Grzesznicy. A Ewangelia mówi: mogę chodzić i nigdy nie upadnę. Kto to głosi? Ewangelia. Radosna nowina.
że wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Mogę chodzić w Chrystusie, mogę żyć w Chrystusie. Nie muszę grzeszyć, żyjąc w Chrystusie. Mogę żyć szczęśliwym, będąc w świętej relacji z Ojcem, który jest w niebie. Bo to jest mój Ojciec. Ten niebiański Bóg, ten Stwórca nieba i ziemi, to jest mój Ojciec. Czy wierzysz w to? To też ma być twój Ojciec. Ten niebiański Ojciec ma być naszym Ojcem, a my Jego synami i córkami, którzy zachowują wolę naszego niebiańskiego Ojca, bo Duch Chrystusowy mieszka w tobie i we mnie. I my możemy poddać się woli Ojca, bo nie cieleśnie rozsądzamy, ale Duchem Bożym jesteśmy prowadzeni i napełniani, aby czynić to, co jest potrzebne. Gdzie jest więc problem? Będę się dalej zmagać. Ja udowodnię Bogu, że jednak potrafię to zrobić. Mija kolejne dziesięciolecie i tylko gorzej, nic lepiej. Twój problem to nie to, ile rozumiesz, ile nie rozumiesz. Twój problem to jest grzech, który cię trzyma w niewoli i nie pozwala ci żyć swobodnie tu na tej ziemi. Bo zawsze gdzie trafisz, tam w końcu zgrzeszysz. Tam w końcu coś zepsujesz. W końcu powiesz coś głupio. Zachowasz się głupio. Nie tak, jak chciałby Bóg. I potem człowiek mówi, dobra, to jak tak, to ja w ogóle nic nie będę robił. I to też głupie. Bo Bóg mówi, abyśmy szli i czynili to, co On nas uczy, co On nam daje. A więc mamy zupełną pewność, tak, że nie jesteśmy w stanie uwolnić się od niewolnictwa bez Chrystusa Jezusa. Bo On sam powiedział, kogo Syn wyswobodzi, ten prawdziwie wolny będzie. A dlaczego człowiek wierzący nie jest wolny? Bo nie daje się wyswobodzić. Nie daje się Synowi wyswobodzić, chce się sam wyswobodzić, sama. I próbuje to. Próbuje cały czas udowodnić Bogu, że niepotrzebnie posłał Syna, bo człowiek i tak się uwolni. Wystarczyło mi dać tylko wiedzę biblijną i ja się potrafię uwolnić. Przecież nie jestem taki głupi, żeby nie wiedzieć, nie kradnij, nie zabijaj. No jestem w stanie to rozumieć. Ale już mówiliśmy, i to nie raz, nie kradnij to nie tylko, że zabierz komu coś, ale nie kradnij to jest również nie dopuść do tego, żeby ktoś dostał to, co potrzebuje. To też jest złodziejstwo. Jezus mówi, kto nie zbiera, ten co? Okrada. A ty sobie myślisz, że nikomu nic nie zabrałeś. A zabrałeś właśnie, bo należało się komu co? Jesteś winien wszystkim? Miłość. A nie dając miłości, to co robisz? Kradniesz innym zadowolenie, które powinni mieć z ciebie. Jezus nie był złodziejem. Nikogo nie okradł. Wszystko dał. Wszystko otworzył przed. Bądź jak Jezus. Wykorzystaj czas, nie marnuj czas na cielesne gaszenie swojej cielesnej natury, bo to nic nie pomoże, tylko będziesz jeszcze gorszym wierzącym wierząco. Jeszcze gorzej będziesz żyć, będzie więcej cię diabeł powalać. Skoro ty wierzący nie wierzysz Jezusowi, to dla diabła jesteś igraszką. To jest dopiero zabawka dla demonów. Wierzący człowiek, który nie żyje według tego, co mówi Jezus. To jest zabawka. Ale jeśli już wierzy, i trwa w Jezusie, to już nie jest zabawka. To jest już wróg. Z tym demony już nie bawią się. Próbują walczyć, próbują podchodzić, próbują oszukać, zwieść, cokolwiek zrobić. Używając często właśnie cielesnych chrześcijan, żeby ograbić z tej chwały, z tego zadowolenia. Za Jezusem chodzili te marudy takie, chodzili, stale marudzili, a to nie wolno w sabat uzdrawiać. A Jezus do nich mówi, a ty, jak ci wpadnie twoje bydle do studni, to co mówisz w sabat? No nie mogę tego bydlęcia wydobyć, nie? Tylko przeliczysz sobie to, przecież to jest twoje i ty zapłaciłeś za to. To nie patrząc, że to jest sabat, wydobywasz tego bydlaka z tego zagrożenia. A tu człowiek, kobieta, 18 lat, pochylona, chodząca. Wiecie, co to jest? 18, byś jeden dzień pochylony chodził, czy chodził, aby zobaczył, jakie to utrapienie. Jezus uwalnia ją od tego związania demonicznego, a oni mają pretensje do Niego i żale. Dla nich ta kobieta nie mniej znaczyła niż to bydle. Tak cieleśni ludzie rozumują. Według cielesnego człowieka wartości zupełnie inaczej się przedstawiają.
A duchowy człowiek inaczej rozsądza. Jezus nie mówił, nie ratuj bydlęcia. Jezus powiedział tylko, ludzie, bydle jest ważne, ale człowiek jest jeszcze ważniejszy. Skoro masz miłość do swojego bydlęcia, miej miłość tym bardziej do człowieka, żeby ratować człowieka. Co zrobisz? Podnieś się, bracie i siostro, wydostań się z tej cielesności. Zacznij żyć obficie dzięki Jezusowi. Obdarzaj innych dobrem Bożym. Żyj dla Jego chwały. Uwolniony, uwolniona od pychy, dumy, od pilnowania swego własnego ja, bo przecież grzesznik musi pilnować swojego autorytetu. A człowiek zbawiony już nie musi, bo ma autorytet o wiele większy, niż może osiągnąć grzesznik, który polepsza się, ulepsza się, aby nie było tak źle widać. Przecież ile ci ludzie, jakich tam występują gdzieś tam, nie wiem, są w jakichś tam wiadomościach czy coś, ci ludzie mówią, ani razu nie przeklnie, ale byś go posłuchał, czy ją posłuchał tylko poza tym. To jest tylko ogładzone na ten czas, bo przecież by ich wyrzucili z pracy, gdyby tam. Ale i myślę, że nie raz mieli wpadkę, kiedy nie rozumieli, że są już na słuchu czy na wizji i swoim własnym językiem poruszali się na przykład. Tak grzesznik musi stale pilnować się, bo przecież jest na wizji. A kiedy jesteś zbawiony, zbawiona, to się nie pilnujesz, bo jesteś zawsze na wizji. Jesteś zawsze widowiskiem i zawsze inni mogą cię zobaczyć i usłyszeć. A więc pomyśl, nie gaś swojej grzeszności swoją grzesznością. Nie gaś pychą swojej pychy, bo jeszcze dołożysz tam więcej tego. Przyjmij ofiarę Syna Bożego za twoją grzeszność. Unisz się, padnij przed Nim, oddaj Mu chwałę. Przyjmij krzyż i idź za Nim. Ta ofiara ma moc. Każdy, który doznał tej ofiary na sobie, doznał uwolnienia. Cudownego uwolnienia. Zaprawdę nigdy byśmy się nie spodziewali, że to jest taka siła, taka moc Jego ofiary. List do Hebrajczyków, 9 rozdział. Od 11 wiersza. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący, wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. I dlatego jest on pośrednikiem nowego przymierza, żeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. Wspaniale. Wiecie, kiedy myślę, kiedy czytam to, widzę was wszystkich inaczej. Widzę, że wszystko możesz zrobić, jeżeli tylko weźmiesz to, co Jezus ci daje. Możesz być innym człowiekiem, możesz kochać nawet wrogów, możesz służyć nawet tym, którzy cię nienawidzą, bo będziesz innym człowiekiem, będziesz mieć inne myślenie, nie będziesz potrzebować odegrać się, ani odezwać się na zło złem, pokazać, że też potrafisz pięścią w stół trzepnąć. Zupełnie nie będziesz tego potrzebować, bo Jezus tego nie potrzebuje. Staniesz się dzięki Jezusowi jak Jezus i zupełnie inaczej będziesz widzieć życie, inaczej to, co zrobić z tym życiem będziesz widzieć. Zupełnie inne decyzje zaczniesz podejmować. Grzesznik zawsze ma problem, zawsze się czegoś boi. Chrystus nie ma tego problemu. On się niczego nie boi. Jakże ciężko jest człowiekowi zmienić myślenie, bo człowiek zawsze myśli, tak się nauczyłem, tak mi ojcowie nauczyli, mama mnie nauczyła, bracia, siostry mi przekazali starsi, w pracy uczyli mnie, no tak się nauczyłem i tak umrę. Wielu wierzących tak żyje do dzisiaj. A nie patrzą, co nauczył ich Jezus. Jezus mówi, co stare,
Co stare? Przeminęło? A gdzie wy to widzicie u wierzących? Ja bym chciał to widzieć u wierzących, nie tylko czytać w Biblii. Stare przeminęło. I co dalej? No niesamowite. I wszystko stało się nowe. Czy my w tym bierzemy udział? W tym nowym człowieczeństwie jako wdzięczni i szczęśliwi w Chrystusie. Bo to musi być prawda. Biblia nie jest księgą opowieści, bajek do tego, żeby kazania wygłaszać. Ona jest prawdziwa. Żyjmy Słowem Bożym, a będziemy widzieć, jak ono działa. Jezus mówi, chcesz zobaczyć, że to jest prawda? Co zrób? Zacznij to stosować. Przyjmij to i zobaczysz. Krew Chrystusa oczyszcza nas od każdego grzechu, dając nam swobodę podejmowania świętych decyzji, bez obaw, bez strachów, bez szukania aplauzu, bez patrzenia na ludzi, co ludzie o tym czy o tym pomyślą. Naprawdę to jest niesamowite, że tak mało ludzi przyjmuje słowa Jezusa i korzysta z tego, co On mówi. Większość chociaż wierzy w Niego, nie wierzy Jemu. I dalej żyją w swoim cielesnym sposobie. A jeśli nawet skosztowali z tej chwały, to później dali się z powrotem wyprowadzić diabłu z chwały Chrystusa w cielesność. Jak ten Paweł musiał być uznawany za szalonego, bity, dręczony, kamienowany, więziony, a on mówi, radujcie się w Panu zawsze. I nie tylko mówi, ale widzimy go z Sylasem razem pobici w dybach, w ciemności, bez picia, bez jedzenia. A oni mają zgromadzenie. Tak, śpiewają. Rozmawiają o Panu. I chwalą Jego za Jego wspaniałość. Gdybyś był tam z nimi na tym zgromadzeniu, byś zobaczył, jak wygląda prawdziwe zgromadzenie. Może ciemno, nie byłoby widać twarzy, ale ich twarze były wdzięczne, szczęśliwe, chwalące Boga. Oni nie mówili, Boże, my Cię teraz uwielbimy, ale Ty zrób coś z nami, bo my tu ciężko mamy w tych dybach. Nie, oni chwalili Boga za wszystko i za to, że są w dybach i za to, że wyprowadził ich z tego miejsca i za to, za wszystko chwalili Boga. Oni wiedzieli, że Bóg ma swój plan. Jaki był plan Boży, żeby oni trafili w te dyby i do tego więzienia? Jaki? Nawrócenie grzesznika, który był stróżem więziennym i nie tylko tego grzesznika, ale całego jego domu. I tej nocy zbawienie przyszło do tego domu, ale oni musieli przejść przez tą ciemnicę, przez dyby. Nieraz wierzący człowiek musi ucierpieć, żeby dotrzeć do pewnego człowieka, żeby do kogoś dotrzeć. Tak jak to mówił Bojka, przecież za żadne pieniądze byście mnie tu nie wpuścili, żebym ja tu był i głosił Ewangelię. A wy sami mnie tu zamknęliście, jeszcze mnie karmicie i ja mogę im wszystkim mówić Ewangelię. Mówi, wy sami to zrobiliście przecież. Ja bym wam nie wiem ile pieniędzy mógł przynieść, gdybyście mnie tu nie wpuścili, żebym głosił Ewangelię. A wy sami mnie utrzymujecie, żebym tę Ewangelię im głosił. Co prawda karali go też za to, zamykali go, gnębili go, wszami go chcieli zgnębić, żeby wybić mu z głowy to zadowolenie w Chrystusie. I mówili, my cię i tak zgnoimy, my i tak doprowadzimy, że ty będziesz chodził i narzekał. A dlaczego miałbym narzekać? Wszędzie mu było dobrze. Bo tam był Jezus i on wiedział, że jeśli popełni grzech, pamiętacie? Jeśli popełnię grzech, wtedy ochrona Boża zejdzie ze mnie i już nie będę mógł być tak szczęśliwy. Grzech oddziela od Boga i dlatego on wiedział, że nie może popełnić przestępstwa. Musi trwać w czystości, a Pan będzie z nim i w tej celi, i w tym zamknięciu, i w tym głodzie, i w chłodzie, i w tych przeciwnościach. I dawać mu będzie mądrość w rozmowach z tymi, na których napotka. I to samo jest z nami dzisiaj. W ten sam sposób myśl. Nic nie ma bez woli Bożej, nawet włos z głowy nie może. Takie i takie wydarzenie musi być nieraz ciężko, bo nie rozumiesz, ale to ciężko właśnie powoduje, że miękniesz. Że potrzebujesz Boga. I od 23 wiersza jeszcze ten 9 rozdział. Jest więc rzeczą konieczną, aby odbicia rzeczy niebieskich były oczyszczane tymi sposobami.
Same zaś rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami aniżeli te. Tam składano ze zwierząt ofiarę przy tym odbiciu tej świątyni na ziemi, jako tej odbicie tej niebiańskiej. Ale tam w tej niebiańskiej potrzebna była doskonała ofiara. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. Więc stawia się z własną krwią, za mną i za tobą, żeby nam się powiodło, żebyśmy wygrali, żebyśmy byli sobie Bożą rodziną, żebyśmy służyli sobie nawzajem dobrem Chrystusowym, żebyś nie był żebrakiem, tylko żebyś był bogatym, bogatą w Chrystusie, żeby innych ubogacać tym cudownym bogactwem życia Chrystusa w nas. I nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią, gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata, ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, taki Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Ja znam problem wierzących ludzi. Problemem wierzących ludzi jest to, że nie mają Chrystusa jako tego, którego cenią najwyżej. Że cenią sobie różne rzeczy wyżej. Cenią swoje życie wyżej, cenią sobie ludzi wyżej, cenią sobie rzeczy wyżej od Chrystusa. To jest problem wierzących ludzi. Dlatego o tym problemie powiedział Jezus. Jeżeli będziesz cenić cokolwiek bardziej ode mnie, nie możesz być moim uczniem. On wiedział, że to jest problem ludzki. Chrystus, no Chrystus, ale tu jest teraz ważniejsza sprawa. Nie ma ważniejszej. Jeżeli warto w ogóle żyć tu na ziemi, to tylko dzięki Jezusowi, bo wszystko inne jest bezsensem. Żyć jako grzesznik, chodzić w złościach, zawiściach, złych nastawieniach, złych pomysłach, w nerwówkach. Co to za życie? Jezus przyszedł uwolnić nas od naszych złości. Abyśmy nie żyli w złośliwości, abyśmy żyli w miłości. A więc po to przyszedł Chrystus. Rozumiecie? Jeżeli człowiek z tego nie skorzysta, no to zginie w tym wszystkim, co tu się dzieje, bo będzie cały czas grzesznikiem. A grzesznik nie może ani jednego dnia przeżyć nie grzesząc. Bo jest natury grzesznikiem. Nawet śpiąc, te marzenia nocne są grzeszne. Ale kiedy człowiek jest święty, to nawet śpiąc ma czyste sny. Bo jest święty. Święty umysł. Święte życie. Bóg troszczy się także o czas, w którym my śpimy. Jego dzieci śpią. Chroni nas. Wtedy jesteś żołnierzem. Nawet gdy śpisz, Pan może cię jako wódz obudzić, aby wykonać jakieś zadanie i czynisz je. Chwała Bogu za to. Wtedy, kiedy naprawdę jest Jezus, kiedy wracamy pod grzech, wszystko wraca z powrotem. A więc krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od martwych uczynków. List do Galacjan, 6 rozdział. To jest najważniejsze. Jezus Chrystus. Tu nie chodzi o to, żeby człowiek sobie mądrości nabywał. Mądrością jest Chrystus. Już nie żyję ja, lecz żyje we mnie Chrystus. To jest mądrość. Jak masz tą mądrość, to jesteś mądrym człowiekiem. A jak nie masz tej mądrości, to jesteś dalej głupcem. Bo skoro ty żyjesz, a nie Chrystus, to głupio żyjesz. 6 rozdział, 8 wiersz. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie. A kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. Kto sieje dla ciała, będzie zbierać skażenie. Co się dziwić? To i tamto, i kolejna rzecz, i ten mi się nie podoba, i tamta mi się nie podoba, i ten jakiś dziwny, i tamta jakaś dziwna. To wszystko jest, to chrześcijaństwo, to same dziwni ludzie, zupełnie jakieś to zagubione, to wszystko jest takie, to jest cielesne. Chrześcijaństwo to jest piękna oblubienica. Pamiętaj o tym, chrześcijaństwo. Ci, którzy należą do Chrystusa, są doskonali w Nim. To jest nowy człowiek. Kiedy Pan usunie to wszystko, co próbuje imitować należenie do Chrystusa, wtedy ta wspaniała oblubienica zajaśnieje pełną chwałą. Nigdy nie myśl źle
o Kościele, bo Kościół jest piękny, bo Chrystus troszczy się o Kościół. Kościół żyje w czystości, jest nieskalany, czysty, święty, bo Jezus czyni Kościół takim. Jezus czyni Kościół takim. Nie my się czynimy takimi. To nie Kościół sam siebie czyni świętym, nieskalanym, doskonałym. To Chrystus, mogący w Tobie działać i we mnie, czyni nas takimi ludźmi. I wtedy my możemy służyć sobie nawzajem dzięki temu Chrystusowi. Kiedy my sobie chcemy nawzajem służyć, ilu widziałeś takich służących, którzy chcieli sobie służyć nawzajem i po krótkim czasie już nie chcieli służyć sobie nawzajem? Bo oni wyszli cieleśnie do tej służby i po iluś tam przeciwnościach doszli do wniosku, to bez sensu jest. To nic nie da. A skąd wiesz, że to da? Bo Chrystus dalej jeszcze nie zakończył tematu. A więc to nadal jest coś, co jest pożyteczne. Idź, głoś, staraj się o to, co pańskie, ponieważ dalej ludzie będą się ratować. Bo jeszcze nie skończyło się to, a więc nadal jest otwarta przestrzeń łaski, zbawienia. Pan dalej chce wyprowadzać z grzechu, ale nie idź i nie opowiadaj ludziom jakichś dziwolągów, jakichś napakowania głowy jakimiś wiadomościami. Pierwsze, co jest najważniejsze, to człowiek żyjąc w grzechu idzie do gehenny. Człowiek żyjący w grzechu musi być uwolniony od swojej natury grzesznika. A to uwolnienie jest tylko w Jezusie Chrystusie. Wyście go ukrzyżowali rękami bezbożnych, ale Bóg go wzbudził i daje wam możliwość uratowania się. Dajcie się ochrzcić na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie obietnicę Ducha Świętego, który jest dany wam, jak i tym, którzy potem także uwierzą. Halleluja, to chciałby się cieszyć normalnie tym Chrystusem. Rozumiecie, że wielu ludzi robi z chrześcijaństwa taki dramat, a chrześcijaństwo jest radosne, wdzięczne, szczęśliwe, mimo przeciwności, ponieważ ma nadzieję wieczności. To nie jest to, że ja muszę się udręczyć na tej ziemi tym chrześcijaństwem. Muszę się normalnie tutaj, nie wiem jak udręczyć, to wtedy może Bóg zobaczy, że jestem taki udręczony i może mnie weźmie do swojej wieczności. Czy widzisz takiego Jezusa? Czy widzisz takich apostołów? Nie. Oni się cieszyli. Cieszyli się tym, że mogą służyć w dobrej sprawie. Ewangelia Jana, 6 rozdział. Im szybciej człowiek to rozumie, tym większy pożytek jest z tego chrześcijaństwa. Wtedy coś dobrego można z tego człowieka otrzymać. 6 rozdział, 63 wiersz. Pan Jezus mówi, duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem, a więc są życiem, są skuteczne. A więc gdy przyjmujemy słowa Jezusa, one wykonują w nas to, z czym zostały posłane. I to nie jest wytworem mojej siły ani twojej. To jest mocą słowa, które zostało wypowiedziane przez Boga i to słowo ma moc wykonać w nas to, z czym zostało posłane. Każde słowo Jezusa ma jego moc. Gdy dociera do mnie i do ciebie i my je przyjmujemy, to słowo, to ono ma moc uczynić w nas to, z czym zostało do mnie i do ciebie posłane. Dlatego słuchanie z wiarą jest tak ważne. Słuchanie bez wiary odbija to i odbija, nie wpuszcza słowo do serca. Mówi, to nie uda się, tamto się nie uda, mi się już to nie udało, tamto się nie udało. To jest niepowodzenie, to nie ma co nawet próbować. Tak myśli ciało i ciało odbija to prawdziwe słowo. A może innym się powiodło, byli bystrzejsi ode mnie. A co to ma wspólnego? Ciało nic nie pomaga. Mogli być bystrzejsi, to nie jest wynik bystrości, to jest wynik uwierzenia, przyjęcia. A więc musimy wszystko używać prawidłowo. Czy benzyna jest dobra do gaszenia pożaru? Czy woda jest dobra, żeby wlać do baka i pojechać samochodem? Może kiedyś zrobią, że będzie, ale na razie jeszcze lepiej lać benzynę, żeby pojechać. Wszystko ma swój pożytek. Kiedy wlewasz ropę, zdarzały się takie przypadki, do silnika benzynowego, wiesz co się dzieje? Przecież to jest paliwo też. A dlaczego
silnik benzynowy nie umie jechać na ropie? Bo jest przeznaczony do benzyny. A odwracając sytuację, jeżeli do ropniaka wlejesz benzynę, co teraz? Dlaczego oni robią w ten sposób, żeby robić pistolet taki większy, żeby ci się nie zmieścił? Bo tyle razy ludzie się mylili, że lali zupełnie nie to paliwo i później był problem. Później jechał taki zaciemniacz terenu. Znaczy, nawet jak jechał, to tam za nim tuman dymu pozostawał. Jeżeli się jeszcze udało. A więc ofiara Jezusa Chrystusa służy do zniszczenia grzechu w nas. Cielesne postanowienia służą do wbijania sobie gwoździ. Wiele razy cieleśni ludzie postanawiali, że będą lepsi. A więc co potrzebujemy, żeby przestać grzeszyć? Ofiary Jezusa potrzebujemy. Bo ofiara Jezusa uwalnia nas od natury grzesznika. Co potrzebujemy, żeby pokonać diabła? Tupać, krzyczeć, hasła wypowiadać. Co potrzebujemy, żeby pokonać diabła? Posłuszeństwa Bogu. Potrzebujemy krwi Chrystusa, ofiary potrzebujemy. Bez tej ofiary nic nie zrobimy, nic, zero. Nie jesteśmy w stanie pokonać diabła w niczym bez krwi Chrystusa. A więc krew Chrystusa służy do uwolnienia nas od grzechu, a poprzez uwolnienie nas od grzechu do zwycięstwa nad diabłem, który nas zmuszał do pełnienia swojej woli. Do czego jeszcze służy krew Chrystusa? Do czego? No to już mówiliśmy o tym. Krew Jezusa Chrystusa służy nam do tego, żeby stawić się przed obliczem Boga. Bez krwi Chrystusa nie możemy tam się stawić. Bylibyśmy nieprzyjęci. Dlatego jest napisane w Biblii, przez krew Chrystusa mamy prawo wstępu. Przez Jego ciało. To jest ta droga, ale przez krew Chrystusa. Bez krwi nie ma nic. A więc będziesz dalej próbować cieleśnie realizować swoje chrześcijaństwo. Będę miły dla żony, będę miła dla męża, będę miły trochę w zgromadzeniu bardziej, no ale jak mi się coś nie podoba, to potrafię tupnąć nogą i pokazać, że mi się to nie podoba. To nie jest w ogóle nic wspólnego, nie ma z ofiarą Jezusa. To jest cielesny człowiek, który chce być chrześcijaninem, chrześcijanką, bo mu się podoba taki standard bycia lepszym od innych, czy lepszy od innych. To nic nie daje. Dalej grzesznik będzie grzesznikiem. Tylko chwilę i zobaczysz, uderzysz w coś i już przeknie. A uderzysz w owce? Westnie. To jest różnica. Natura zmieniona, to już jest owca. To nie jest wilk, rzeźnik, pies, ujadacz. A więc krew Chrystusa powoduje w nas to, co potrzebne. Jeżeli zastosujesz krew, przyjmiesz krew, ona skuteczna jest jako ofiara. I ona skutecznie oddziela nas od złego. Ona nie może działać bez wiary. Musisz wierzyć w to, że ona tak działa. Jak się farbą sobie gdzieś pomazałeś ręce, czy pomazałaś ręce. I jaki potrzebujesz środek teraz, żeby tą farbę zmyć z rąk? No coś, co rozpuści tą farbę. To jest najlepszy sposób. Ale czy na przykład jak pobrudziłeś sobie niebieską farbą ręce, to teraz czarna będzie dobra, tak? Żeby tą niebieską usunąć z siebie, tak? To będziesz miał po tej czarnej i niebieską i czarną na sobie. No to może później pomyślisz, że może biała będzie lepsza. No to będziesz białą farbą teraz próbował oczyścić sobie te ręce. Jak i ile będziesz miał teraz warstw na tych rękach? Trzy. Ale pomyśl sobie, ale widocznie może jest jakiś lepszy kolor, który to wszystko potrafi zniweczyć. I do czego dochodzisz? Nic nie potrafisz zrobić, masz pełne ręce farb na sobie. Jesteś kleisty, jesteś, nic nie możesz podać nikomu ani usłużyć. Tak jest z grzesznikiem, który zamiast
usunąć przez krew Chrystusa, to próbuje po swojemu i dokłada kolejne i kolejne i kolejne warstwy grzechu. I potem jak ma komuś nawet usłużyć, to ze złością, tak, że musi usłużyć temu bratu, bo przecież każe pan służyć. Rozumiecie? To nie jest służba, to jest niewolnictwo. Służba to jest radość, że możesz usłużyć, że możesz pomóc komuś. Jezus z radością przyszedł nam pomóc, żebyśmy mogli się wydostać z tego grzechu. Gdyby był inny, chodziłby i narzekał, to ja dla was, to ja muszę dla was cierpieć. Chodziłby cały czas jak wielu jęczy chrześcijan. Ja muszę dla was być taki spokojny, taki łagodny, bo jak gdyby nie to, to ja bym to wziął, coś tam i zrobił po swojemu. Nie? Tylko, no nie mogę inaczej. To nie jest wolność, to jest tylko ograniczenie. I w pewnym momencie i tak to wybuchnie. Wulkany są bardzo spokojne niektóre. Ale w złym momencie trafisz na nie i skończy swój żywot w kipieli, ognia. Wybuchają. Czasami długo się czeka, ale wybuchają. Pan Jezus nie jest wulkanem. Pan Jezus przyszedł uspokoić, uciszyć. A więc prawidłowe używanie. Skąd się nauczyłeś, że buty służą do ubierania na nogi, a nie na ręce? A wiecie, że małe dzieci mają zawsze problem z ubieraniem butów? Dlaczego mają stale problem? Ubierają lewe na prawe, a prawe na lewe. Dlaczego tak to się dzieje? Wszystkie dzieci mają ten sam problem. Dlaczego? Dlaczego zawsze odwrotnie? Jak myśleliście o tym? Mówię, but to but. Widocznie w tym ciele coś takiego jest, że trzeba to odwrotnie zrobić. No takie jest ciało. Odwrotnie niż prawidłowo powinno być. No bo wydaje się to takie normalne. Przecież te buty są wykrzywione w odpowiedni sposób, żeby było wiadomo, który jest prawy, a który lewy. I chodzą te dzieci i widać, że mają wykrzywione w drugą nogę i dziwi się, że ich nogi nie bolą od chodzenia w tych butach. I można by było powiedzieć, że wielu by tak chodziło do dzisiaj, gdyby nie było głupio dorosłemu człowiekowi chodzić tak w butach. Bo już widziałem ludzi, którzy mieli dwie różne skarpetki albo mieli odwrotnie założone skarpetki. Nawet nie patrzyli, jak skarpetki zakładają na nogi. Takie jest ciało. Dlatego przyszedł Jezus, by nas z tego uwolnić. Możesz być kochanym bratem, kochaną siostrą. Możemy być razem na świętych warunkach nowego człowieczeństwa. Możemy być sobie najbliższymi na ziemi i całą wieczność myśleć o tym, że spędzimy razem, jeżeli to będzie Chrystus, a nie nasze ciało. Nasze ciało generuje grzech. Ono wyzwala cały czas grzech. Ono musi grzeszyć. Ono musi mówić o głupotach. Ono musi. Ono nie da rady inaczej. I takie zadania, wymówcie, co Słowo Boże mówi, to wiesz, co jest dla wierzącego grzesznika, to jest nie do przeskoczenia. To jest jakbyś kulę jakąś uczepił do nogi temu człowiekowi. To jest udręka otwierać usta i mówić tylko to, co mówi Pan. Mówić prawdę, nie koloryzować, nie stwarzać obrazu, że ja jestem wspaniały, a ktoś jest zły. Nie malować fałszywych obrazów. To może tylko Chrystus. Kochany Chrystus, wspaniały Chrystus. Wiecie, kiedy rozumiemy, że On przyszedł nas zbawić i że zgasić to nasze, to udręczający nas ogień pychy, dumy i arogancji może tylko Jego krew. Wtedy jakże jesteśmy Mu wdzięczni, że On tu przyszedł i gotów był przelać swoją krew za mnie i za ciebie, żebyśmy nie musieli dalej żyć w grzechu, dalej żyć dla siebie, dla swego ja, po swojemu. Dalej szukać własnej chwały, nie umieć się znaleźć w Bożej rodzinie, nie umieć się znaleźć jako dziecko przy tym ojcu. A kiedy ten ojciec zradza nas, daje nam swoją naturę i nam jest łatwo znaleźć się w Bożej rodzinie. Tak, jest łatwo. Łatwo jest nam czynić dobro. I nie trzeba nam wiele mówić, a my już jesteśmy w tej rodzinie. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy sobie nawzajem usługiwać. Tak, moi drodzy, nikt mi nie uczył tego. Natura Boga sprawiła, że przestałem robić to, co robiłbym jako stary człowiek. I aż dziwne było, bo to w sam raz byłem ochrzczony z pewnym człowiekiem. Byliśmy sobie obcymi ludźmi wcześniej. Poznaliśmy się w sumie przy tym chrzcie. I to myśmy we dwójkę
Wiele rzeczy robili, wykonywali, bo mieliśmy oczy, mieliśmy uszy, widzieliśmy potrzeby, a ci starzy wierzący, to oni już byli zajęci zupełnie czym innym. Nam nie trzeba było mówić, bo to było w sercu. I rozumiecie, kiedy zdradza cię Bóg, to ty już masz w sercu to ochotne serce, żeby czynić to, co jest pożyteczne, co buduje, co dodaje otuchy. Tak jak umiesz, stosujesz to, co umiesz i tak żyjesz. I wzrastasz, rozwijasz się coraz bardziej i bardziej. Jest ci dobrze w Bożej rodzinie. Ale co trzeba zrobić? Trzeba przyjąć ofiarę Jezusa. Ależ to tragedia dla tego ciała. To jest tragedia, że już nie będę pokazywać swojego ja. Jak ja mogę przestać pokazywać swoją niezależność? Jak ja mogę przestać w ogóle demonstrować, że jestem sobą? Muszę. No i tak człowiek pozostanie, nawet wierzący, wielu wierzących, gubi się w tej cielesności. Ale są wierzący, którzy idą za działającym Duchem Świętym i cieszą się Bogiem. 2 Koryntian, 6 rozdział. 6 rozdział, 7 wiersz. W słowie prawdy, w mocy Bożej, przez oręż sprawiedliwości ku natarciu i obronie. Oręż sprawiedliwości to jest ofiara Jezusa, to jest Chrystus ukrzyżowany, zmartwychwstały. To jest nasz oręż sprawiedliwości ku natarciu i obronie. To jest pożyteczne. Tak stosować. Być wdzięcznym Bogu człowiekiem, mimo przeciwności. Nieraz zapłaczesz, może często nawet zapłaczesz. Będzie ci smutno czy wstyd za to, co się dzieje. Ale zawsze będziesz mieć ten zwycięski oręż, który będzie ci służył ku natarciu i ku obronie. Którym się ochronisz to, co uczynił dla ciebie Chrystus, kiedy umarł na krzyżu. I to, co uczynił dla ciebie Ojciec, kiedy wzbudził Syna z martwych i ciebie w Nim. To jest twój oręż ku natarciu i obronie. Jeżeli nie będziesz go stosować, nie dziw się, że diabeł będzie się pastwić nad tobą. Nie dziw się, a jeżeli go zastosujesz, on już nie będzie mógł nic zrobić, bo będzie miał do czynienia z Jezusem. Broń się Jezusem, nie sobą. Swoim ciałem się nie obronisz, ale Jezus cię obroni. Ty nie usuniesz swoich pożądliwości. Jezus je usunie. Wierz Jemu i polegaj na Nim, a nie zawiedziesz się nigdy. Ale jeśli tylko dasz wrogowi szansę, żeby skupił twoją uwagę na twoim ciele i pomyśl sobie, ale przecież ja potrafię, nie jestem taki głupi, nie jestem taka głupia. Zobaczysz, jaki będzie efekt. Będzie bardzo zły. A więc jaki jest nasz oręż ku natarciu i obronie? Co dzisiaj robisz? Czym się bronisz? Czym atakujesz wroga? Jeżeli to jest znajomość biblijna, to nie wystarczy. Faryzeusze by usiedli, by tutaj cytowali wiele miejsc Biblii. Uczeni w Piśmie też. Nie wystarczyło to. To musi być Chrystus w nas. Zwycięski Chrystus, który wygrał z diabłem, z grzechem, ze śmiercią, ze wszystkim. List do Hebrajczyków, 4 rozdział. Więc mamy Słowo Boże, które jest skuteczne i które my potrzebujemy, aby według tego Słowa żyć. Jak myślicie, po tylu kazaniach, skąd ja jeszcze w ogóle myślę sobie, że to Słowo może zadziałać w kimkolwiek? Jestem albo głupi, albo wierzący. Nie ma innego wyjścia. Albo głupi, albo wierzący jest. Albo głupi, bo głupi nie potrafi zrozumieć, że nikt tego nie rozumie i nikt z tego nic nie zrobi. Albo jestem wierzący, że mimo tego, że wielu z tym nic nie robi, to jednak będą tacy, że coś z tym zrobią i wykorzystają i się uratują. Domyślam się, że jestem wierzący, nie głupi. Bo to nie jest głupie dalej wierzyć, że to jest prawda. Mimo tego, że wielu ludzi mówi, to nie działa. Ja wiem, że to działa. I będzie działać we wszystkich, którzy uwierzyli. Tak samo jak ten wąż miedziany na tej tyczce działał, kiedy ktoś na niego spojrzał. I w tym liście do Hebrajczyków, 4 rozdział,
od 12 wiersza. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Czy kiedy to doświadczyłeś, czy doświadczyłaś, jak to słowo tak wnika w ciebie, penetruje całe wnętrze, wykrywa te wszystkie twoje odstępstwa, zaczynasz się wstydzić, zrobi ci się głupio, zaczynasz pokutować, zaczynasz wołać: Panie, zbaw mnie, uratuj, bo to słowo spenetrowało twoje sumienie, twoje myślenie. Kiedy to doświadczałeś? Musimy codziennie tego doświadczać, że ono jest jak światło wnikające w nas i przenikające nas, żeby nigdy nic diabeł tam nie miał swego. Bo diabeł jest ciemnością, on chce ciemne rzeczy poukrywać w tobie i we mnie. A to światło Słowa Bożego, ten miecz przenikający, dociera do każdego miejsca i odkrywa. Wiecie, ja już kiedyś doświadczyłem czegoś takiego, że przez to przenikanie tego słowa zrozumiałem, że diabeł we mnie umieścił swoją ciemność, a ja nie miałem pojęcia nawet o tym. Nie miałem pojęcia, że diabeł już we mnie umieścił swoją ciemność jakoś. I to słowo dopiero przenikające mnie uzmysłowiło mnie to i uwolniło mnie od tego. Rozumiecie, jak ważne jest Słowo Boże? Ty nie wiesz, kiedy nawet ci diabeł to zasieje. I będzie z tym chodzić, jeżeli to słowo nie będzie cię przenikać. I będzie cię to ograniczać i będzie ci zabierać to swobodę należenia do Boga. I będziesz się dziwić, o co chodzi, przecież chcę dobrze, a trzyma mnie się zło. Tak, bo diabeł już tam narobił bałaganu. I tylko to penetrujące słowo jest w stanie dotrzeć do tego każdego miejsca i rozświetlić te diabelskie kombinacje i usunąć precz. Tak samo jak masz programy te komputerowe, które wykrywają te wszystkie różne tam kombinacje, które miałyby twój komputer zniszczyć. Jak one działają? Penetrują cały układ pamięci. Wszystko tam w tym twoim twardy dysk, wszystko penetrują. I co? I później raptem odkrywa. Jak mi się kiedyś niedawno odkryło, chyba 500 ileś. Chciałem jedną rzecz tylko zrobić. Chciałem ściągnąć ten film Czas na zmiany, który był tam z lektorem zrobiony, a nie miałem jak go ściągnąć. I chciałem ściągnąć jakiś program, żeby ściągnąć ten film z tym lektorem. I ściągając ten program, ściągnąłem sobie kłopot. Zabrało mi to 9 miesięcy z tego kazań, pisane słowa, z obozu zniknął cały... Tyle mi wróg zdążył ukraść w tym krótkim czasie. Już się zorientowałem. A teraz to wszystko muszę odnowić. To taki wirus komputerowy potrafił taki bałagan narobić z tego dobra. To zobacz, jak wirus diabelski potrafi zabrać ci to, co dobre. Zasłonić to, żebyś nie był szczęśliwym człowiekiem. Byś chodził, czy chodziła udręczony czymś tam. I nawet nie wiesz, co to jest. Nie masz pojęcia, o co chodzi. Dziękuję Bogu, że nie wykradł wszystkiego, bo miał więcej kłopotów. Już wystarczyło, dosyć. Filmu w sumie nie, tego z tym lektorem nie opłacało się tam ściągać za bardzo, nie, bo tam słownictwo nie nasze. Ale chodzi głównie o to, żeby to zrozumieć, że nie miałem pojęcia w tym momencie, że sobie robię taki kłopot. I nieraz możesz chcieć dobro coś uczynić, a w tym dobru może być już wróg, który przez to niby dobro przenikniesz czymś tam i już masz kłopot. I sam wiem, jak byłem zdziwiony normalnie, że coś takiego mogło we mnie być. Byłem zdziwiony, tak podszedł mnie wróg, że nawet nie miałem pojęcia, że to udało mi się zrobić. Byłem zdziwiony, gdy Słowo Boże mi to odkryło. Jak dobrze, że ono jest. Jak dobrze, że jest Pan, który mówi prawdę. Który sprawdza każdy program. Jest w stanie odkryć każdą infekcję, najdrobniejszą, i żeby ona z nas była usuwana. I chwała Bogu, jestem czystym komputerem, duchowym człowiekiem, który może mieć czystość, przenikany przez prawdę Słowa Bożego, odkrywany i chroniony przed złośliwymi kombinacjami diabła, żeby móc się cieszyć zbawieniem. Zawdzięczam to Chrystusowi, ty też. Swoje szczęśliwe, wdzięczne
życie możesz zawdzięczać tylko jednemu, Chrystusowi. Sam się nie obronisz. Cała moja wiedza biblijna, całe moje doświadczenie nie uchroniło mnie przed wrogiem, który tak chytrze gdzieś się wdarł. Tak chytrze. Nieraz rozmawiasz z kimś tam, z bratem, z siostrą i on ci gada złe rzeczy. Mówi ci złe rzeczy. I ty, no, nie chcesz tego i mówisz, no, nie zgadzam się z tym, co mówię, no, ale żeby go nie urazić, to nic nie będę mówił. Ale odrzucam to wszystko. Nie zgadzam się z tym, co mówi złego ten mój brat czy ta moja siostra. To nie jest tak. Nie zgadzać się, nie zgadzałeś, ale co wysłuchałeś, to wysłuchałeś. Co wysłuchałeś, to wysłuchałeś i to już tam przenikło. Już przeszło. Bo jeżeli człowiek chce coś zatrzymać, to musi powiedzieć stop. Koniec mówienia. Stop. Nie mówisz tego, co mówić powinieneś czy powinnaś. Stop. I wtedy się chronisz. A jak próbujesz, sam to doświadczyłem i wiem. Dokładnie na swojej skórze doświadczyłem. Nie chcąc kogoś, żeby doprowadzić kogoś do jakiegoś smutku czy rozterki. Mówię, dobra, wiem, że mówi od rzeczy, ale już wysłucham i tyle. Niestety przekonałem się, że mimo tego, że to odrzucałem, to nie odrzuciło mnie. I musiałem doświadczyć znowu, że program Boży musiał, Słowo Boże przeniknąć wnętrze i usunąć to zło z mojego życia. Jak dobrze, że jest ten prawdziwy program, prawdziwe Słowo Boże do dzisiaj zawarte, które strzeże Duch Święty i które przenikając nasze wnętrzności stale rozświetla i rozświetla i rozświetla nasze myślenie, nasze mówienie, nasze decyzje, rozświetla, żebyśmy nie chodzili w ciemnościach, żebyśmy nie dali się zwieść i oszukać. Tak cenne jest to Słowo Boże, kiedy Duch Boży się nim posługuje w nas. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed Nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. A że nas miłuje, nie chce nas zaskoczyć. Mówi, dobra, teraz złapałem Mariana, był niezbyt czujny. Pozwolił wrogowi wsiać sobie zło, a poczekam do sądu i wtedy na sądzie ujawnię Marianowi, że taki głupi był. Nie, Pan Jezus kocha i mówi, pomogę mu. Teraz, póki jest na ziemi, żeby nie chodził w tym złu. Kocha nas. Umarł za mnie i za ciebie na krzyżu. Nie chce, żebyśmy chodzili w złu. Chce, byś był szczęśliwym, wdzięcznym, zadowolonym, zadowoloną, służącym innym tym, czym Pan już usłużył tobie. Darmo wziąłeś, darmo wziąłeś. Darmo też to oddaj. 1 Piotra, 4 rozdział. 11 wiersz. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen. Każde słowo jest prawdziwe. Nie możemy je wypowiadać bez wiary. Wierząc, przyjmujemy je do swojego życia, jak i uważamy, że siane ma możliwość zrobić to, co potrzebne w tych, którzy słuchają tego słowa. To jest nasze zwycięstwo nad diabłem. Nie pusto mówimy, nie pusto słuchamy. Słuchamy i mówimy, bo to ma Słowo Boże do nas docierać, abyśmy mogli żyć każdym słowem, które z ust Bożych pochodzi. 2 Koryntian, 2 rozdział. Chcesz wygrać, stosuj prawidłowo to, co instrukcja mówi. Jeżeli nie będziesz stosować tego prawidłowo, to będziesz gasić ogień benzyną. I nie dziw się, że masz kłopot. To znaczy, będziesz gasić cielesnością, to co cielesne. 17 wiersz. Bo my nie jesteśmy handlarzami Słowa Bożego, jak wielu innych, lecz mówimy w Chrystusie przed obliczem Boga jako ludzie szczerzy, jako ludzie mówiący z Boga. I to jest tak bardzo ważne, żeby wiedzieć. Mówimy to po to, żeby sami się uratować i uratować tych, którym to mówimy. Nie chcemy sprawiać komuś przyjemności. Chcemy komuś rozświetlić ciemności, żeby człowiek mógł jaśniej zobaczyć cel, do którego został powołany w Chrystusie Jezusie. Nie chcemy zaciemniać, chcemy rozjaśniać. Sami potrzebujemy światłości. Nie chcemy innym
posyłać ciemności. Chcę mówić prawdę. Bo wiem, że prawda wyzwala. Poznacie prawdę i ona was wyswobodzi. A więc wiedząc, że nie masz żadnej siły, która mogłaby pokonać grzech, oprócz ofiary Syna. Nie próbujemy pokonać grzechu innymi środkami, bo to nic nie da. Nic nie da. Ile byś nie walczył, czy nie walczyła, nic nie da. Bez ofiary Jezusa nie pokonasz grzechu. Grzech zawsze pokona cię. Ale jeśli przyjmiesz tę ofiarę i uwierzysz w zwycięstwo Syna Bożego nad grzechem i przyjmiesz to zwycięstwo jako swoje, pójdziesz jako zwycięzca dalej. Bo sprawiedliwy z wiary będziesz. Tak działa to. Przez wiarę. Niektórzy używają słowa, żeby przez słowo nacierać na pokutę i pokonać pokutę. I mówią ludziom, że nie musisz pokutować. Bóg cię kocha. Bóg wiedział, że jesteś biedny i Bóg cię przyjmuje. Powiedz tylko, że przyjmujesz Pana Jezusa. A więc używa się przyjęcia Pana Jezusa, ale w sposób nie zgodny z prawdą, fałszywy. Słowo Boże prowadzi do pokuty, bo i sam Piotr, kiedy głosił po raz pierwszy, kiedy Duch Boży stąpił, mówi: pokutujcie i dajcie się ochrzcić na odpuszczenie grzechów waszych. Pokutujcie, przyjmijcie, że jesteście winowajcami i pokutujcie z tego, oczyszczając się w krwi Chrystusa. Pokutujcie, oczyszczając się w krwi Chrystusa. Halleluja. Pokutujcie, oczyszczając się w krwi Chrystusa, porzucając zło przez oczyszczenie. Pokutujcie. To jest dopiero, co? Tu nie chodzi o takie użalanie się nad sobą. Pokutujcie, użalajcie się nad sobą. Mówcie, jestem naprawdę strasznym grzesznikiem, Panie. Naprawdę jestem straszny. Podniósł głos. Ja już słyszałem takich ludzi. Jestem najgorszy z ludzi. Ja mówię, aleś ty jest... To jest zło. Ja zło zrobiłem? Jakie zło zrobiłem? Najgorszy z ludzi nie zrobił zła. Najgorszy z ludzi mówi o sobie, że jest najgorszy, ale ty mu powiedz tylko, że jest zły. Zobaczysz, jak zaraz będzie na ciebie najeżdżać. Ludzie się tak umartwiają. To nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby skończyć z tym poprzez przyjęcie oczyszczenia w krwi Chrystusa. Skończyć z grzeszeniem. To jest najważniejsze. To jest pokuta. Bóg mówi, nie o to chodzi, żebyście umartwiali się postami i innymi rzeczami. Przyjmijcie ofiarę. Pokutujcie, przyznajcie się, że bez niej zginiecie. I tylko ta ofiara może was oczyścić i dać wam przystęp do tronu Bożego. Dać waszym modlitwom prawo wysłuchania. Naszym modlitwom. A więc... Nacierać na pokutę, udowadniać ludziom, nie musicie pokutować. Wy jesteście grzesznikami, zawsze będziecie grzesznikami. Ale Pan was kocha i zabierze was do wieczności, bo Chrystus umarł za was na krzyżu. To nie jest prawda. Używana w taki sposób. Jezus umarł za nasze grzechy. Ale my musimy umrzeć w Nim. Aby skończyć z tym. Aby rozpocząć nowe życie. A więc pokuta to porzucenie swoich możliwości, aby przyjąć Boże możliwości, Boże rozwiązanie. To jest pokuta, która jest uznana u Boga. A więc ludzie nacierają na pokutę, żeby ją usunąć. Pokuta dzisiaj nazywa się gdzieś tam, grzech nazywa się błędem. Wszyscy błądzą. Ten popełnił błąd, tamta popełniła błąd. Ludzie są, no błądzimy, jesteśmy ludźmi tylko. Nie mówi się wyraźnie przestępstwo, grzech, bezprawie, bunt wobec Boga. No błąd po prostu, no błąd. A z błędów, no co mam pokutować? Wszyscy błądzą, to wszyscy powinniśmy teraz pokutować. A więc atakuje się pokutę, używając słowa łaska na przykład. Bóg was kocha, jesteście z łaski zbawieni.
A więc wróg próbuje używać słowa, ale w sposób bezprawny. Takie samo jak do Jezusa. Mówi, skocz, przecież napisano. Bóg nie pozwoli, żebyś chociaż zranił stopy swoje. Jezus mówi, nie będziesz kusił Pana Boga swego. A więc pokuta to jest przyjęcie tego, co uczynił Ojciec posyłając Syna. To jest Twoja pokuta i moja. Codziennie mamy pokutować. Nie własnymi siłami, ale Pańskimi siłami żyć jako chrześcijanie. To jest nasza pokuta. Do końca naszych dni, do ostatniego tchnienia pokutuj. Nie Ty, lecz Chrystus. Chwal Chrystusa. Korzystaj z Chrystusa. A więc niektórzy nacierają na pokutę, a bronią się przed porzuceniem grzechu. Mówią, jakim Bóg cię przyjął, takim masz pozostać. No nikt nie jest w stanie przecież inaczej żyć. Ważne, że chociaż się nie pozabijamy razem, że się spotykamy, że wszystko jakoś funkcjonuje, dobrze jest w ten sposób. I ludzie próbują coś osiągnąć w ten sposób, nie atakując grzechu w sposób Boży. Jak Bóg zaatakował grzech? Ofiarą swojego Syna zaatakował. I pokonał. Jezus nigdy nie zgrzeszył. A więc mamy zwycięstwo w Chrystusie. To jest nasze zwycięstwo. Chrystus w nas, nadzieja chwały. To jest nasze zwycięstwo. Tego potrzebujemy. Słowo Boże chcemy czytać prawdziwie. Nie chcemy czytać je bezprawnie. Nie chcemy używać je bezprawnie. Nie chcemy zasłaniać tego, co powinno być odsłonięte. Chcemy, by było widoczne i jasne i oczywiste, że jeżeli nie będziemy pokutować, to zginiemy w Gehennie. Bo to my będziemy próbowali być chrześcijanami, a nasze chrześcijaństwo nie nadaje się do wieczności. Potrzebny jest Chrystus. To jest prawdziwe chrześcijaństwo. On jest głową, a my ciałem. On decyduje, my czynimy. To jest piękne zwycięstwo. A więc Słowo Boże musi być używane prawidłowo. Co jest w stanie uwolnić cię od twojego grzechu? Co spowoduje, że diabeł nie będzie mógł cię znowu powalić? Krew, ofiara. Tak ważna jest ta ofiara. Dlatego Jezus z własną krwią dzisiaj wstawia się za mną i za tobą. Abyśmy w tej krwi mieli zwycięstwo, pojednanie. Byli Bożą rodziną, oczyszczeni tą samą krwią, tej jednej ofiary, Jezusa Chrystusa. Przypowieści Salomona, 28 rozdział. Największy problem człowieka to grzech. Rozwiązany problem, wszystko pójdzie prawidłowo. 28 rozdział i 13 wiersz. Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Wyznaje i porzuca. Jak możesz je wyznać bez Jezusa? Jak możesz porzucić je bez Jezusa? Nie da rady. Już widziałem ludzi, ty też pewno, może nieraz sami to zrobiliśmy, coś wynieśliśmy, a potem to przynieśliśmy z powrotem. Było tak? Była pewna taka sytuacja, gdzie pewna młoda osoba się poruszyła do Boga i miała różnych demonicznych jakichś nagrań i to wszystko wzięła, wyniosła do śmietnika. A jej mama, która też była wierząca, poszła do tego śmietnika i to wszystko przyniosła do domu z powrotem. Bo szkoda, bo tyle pieniędzy na to wydano. I za jakiś czas ta córka poszła w świat. Szkoda było takich rzeczy. Zamiast się cieszyć, że córka podjęła dobrą decyzję. Kto wyznaje i porzuca, ten może liczyć na Boże miłosierdzie.
Dlatego tak łatwo było nam porzucać te złe rzeczy, bo Chrystus uczynił to możliwe. Ja byłem zadziwiony, jak łatwo mi było usuwać to zło ze swego życia. A wiem, że to nie moją mocą i siłą, ale mocą Chrystusa to stało się takie łatwe. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział od 8 wiersza. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Tak jak ludzie mówią, ja nikogo nie zabiłem, ja nic nikomu nigdy nie wziąłem, ja jestem w porządku człowiekiem. To kłamca. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiej nieprawości. Bóg oczyści nas od wszelkiej nieprawości czym? Krwią swojego Syna oczyszcza. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego, bo Słowo Boże przekonuje nas o tym. Dzieci moje, to wam piszą, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. Chwała Bogu, że tam jest nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, u Ojca jest. Ten, który umiłował mnie i ciebie do końca, żeby nas uratować z tej naszej niewoli, żeby wyzwolić nas z tej niewoli grzechu, żebyśmy mogli żyć na wolności. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze. A nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Wiecie, nieraz, gdy wróg przychodzi do mnie i przypomina mi grzech, który popełniłem, nim poznałem Pana Jezusa, jak mi jest głupio, nieraz mnie skręca aż, że takie rzeczy mogłem robić. Ale chwała Bogu! Krew Jezusa oczyściła mnie z tego grzechu. Jest mi głupio, że coś takiego robiłem w tym ciele, ale już nie odpowiadam za ten grzech, bo Jezus mnie oczyścił. I to jest zwycięstwo nad diabłem. On by nas paswił się stale. On nas do tego namawiał, a potem wytyka nam palcem to, co, do czego nas namówił, nakłonił i nas z tym chce dręczyć. Krew Jezusa oczyszcza nas i już nie ma udręki. Uwolnienie, wyswobodzenie. I w krwi Chrystusa mogę się dzisiaj oczyszczać. Jeśli bym popełnił przestępstwo, mogę porzucić, osunąć je, oczyścić się. Tak bardzo nas umiłował. Jedną ofiarą uczynił nas doskonałymi. Jeżeli my będziemy trwać w tym oczyszczeniu, w tej krwi, jesteśmy doskonali w Chrystusie Jezusie. Mamy społeczność z Bogiem, jak to jest napisane w pierwszym liście Jana, a krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od każdego grzechu. Chwała Bogu za to. Moi drodzy, to jest inne życie, to jest zwycięskie życie. To nie jest to, że ty się męczysz tym chrześcijaństwem i w sumie mówisz, no wspaniałe rzeczy napisane, ale kto je to zrobi? Kto to zrobi? Jezus. Jezus we mnie i w tobie to zrobi. Jezus mówi, otwórz drzwi, ja przyjdę i będę z tobą wieczerzał i zobaczysz, jak będzie inaczej. Wszystko stanie się możliwe. Chwała Bogu. To jest piękne, powiem wam. I to jest bardzo ważne, abyśmy tak myśleli. A z tego wiemy, że Go znamy, jeśli przykazanie Jego zachowujemy. Wielu mówi, że zna Jezusa, ale nie widać, żeby żyli Jego przykazaniami. Kto mówi, znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest. I prawdy w nim nie ma. Bo prawda przekonuje o grzechu. Prawda mówi o tym, że jest człowiek żyje w kłamstwie. Odsłania kłamstwo. I wtedy człowiek przyznaje się, jestem kłamcą. A jeśli nie ma prawdy, to człowiek uważa, że to jest prawda. To jego kłamstwo, czy jej. Lecz kto zachowuje słowo Jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy. Kto mówi, że w Nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował. To jest prawda, to jest wyzwolenie, to jest Chrystus w nas. Zwycięstwo, o tym myśl najbardziej, to jest najważniejsze. Żyjemy krótko na ziemi, przeżyjmy to życie w sposób godny Boga. Wygrajmy, nie my, lecz Chrystus. Wygrajmy to. Bądźmy wdzięczni Bogu za tego Chrystusa nieustannie. I gdziekolwiek diabeł chce, żebyśmy my to robili własną logiką, własnym rozumem, to nie. Już sprawdziłem.
Tylko głupot narobię i nic innego nie zrobię, jak tylko kolejną głupotę zrobię. Nie chcę własnym rozumem, nie chcę własną mądrością. Chcę dzięki Jezusowi, bo wiem, że wtedy nie będzie to głupie, będzie to mądre. Dzięki Jezusowi możemy siać słowo i wierzyć, że ono wpatrzy do wnętrza człowieka, do serca, do myślenia, zacznie tam pracować i zacznie czynić to, co potrzebne. List do Hebrajczyków, 10 rozdział. Do Hebrajczyków, 10 rozdział, 26 wiersza. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Jeżeli otrzymawszy poznanie prawdy, uwolnienie, mimo tego będę sobie grzeszyć, mimo uwolnienia, mogę nie grzeszyć, a będę pozwalać sobie, żeby grzeszyć. Wtedy nie ma ofiary już. Bo ofiara uwalnia nas od grzeszenia. A więc może być, że wierzący człowiek zgrzeszy, tak jak Piotr zgrzeszył, kiedy wyparł się Jezusa. Ale to było pod presją. Jezus wiedział o tym, że Piotr nie podoła i dlatego Jezus nie poczytał mu sobie, Piotrowi tego, że to oddziela. Pamiętajcie, jeżeli ktoś mnie wyprze, tego ja się wyprę. Ale Piotr się wyparł, ale Jezus Piotra się nie wyparł, bo tu Piotr nie wyparł się dlatego, że mógł się nie wyprzeć. Musiał się wyprzeć, bo Jezus tak powiedział i koniec i kropka. Jak Jezus powiedział, Piotrze, ty się mnie wyprzesz, to znaczy, że się mnie wyprzesz i koniec. I nie ma, Panie, nigdy, nigdy, ja nie, na pewno tego nie zrobię. Jak Pan powiedział tak, to tak będzie. Bo Jezus mówi zawsze prawdę, chwała Bogu. A słuchając Jezusa, słuchamy prawdy. I to jest dla mnie i dla Ciebie najważniejsze. A prawda daje nam świadomość. A więc jeżeli mamy to rozpoznanie, ta prawda nas wyzwoliła, a mimo wszystko wcale nie muszę grzeszyć, ale co tam sobie, pobawi się tym, to wtedy nie ma już ofiary za to. Lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. O ile sroższej kary, sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Więc człowiek to otrzymał, a mimo wszystko nie korzystał z tej mocy zwycięstwa i zaczął sobie pozwalać na to, co wcale nie musiał robić. Nie musiał robić. Znamy przecież tego, który powiedział, pomsta do mnie należy, ja odpłacę oraz Pan sądzić będzie kogo? Lud swój. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego, a więc człowiek stał się częścią jego ludu. Oczyszczony, oczyszczona, uwolniony, uwolniona, mogący teraz czynić Boże dobro. Ale człowiek sobie nie chce w ten sposób żyć. To jest zbyt piękne. Zbyt dużo musiałbym zrobić dobrych rzeczy tym, którym nie chciałbym zrobić dobrych rzeczy. A więc człowiek mówi nie. Rozmyślnie mówi nie. Wtedy popełnia grzech. Kto umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzech. To jest właśnie o tym tu jest napisane, o tym jest ta mowa. A więc dla mnie i dla Ciebie jest tak ważne, żebyśmy prawidłowo używali to, co dostaliśmy. Nie jak nam się chce. Mamy używać zgodnie z tym, jak zostało nam to dane. Po to się uczymy, żeby rozumieć, jak mamy to używać. Idziesz gdzieś do jakiegoś tam powiedzmy stolarza i on cię będzie uczyć, jak używać narzędzi w tej stolarni. Nie, że ty wpadniesz i już ja to zrobię, tamto zrobię. Nie, on cię nauczy, jak używać, żeby nie stępić tego narzędzia, żeby nie zniszczyć tego narzędzia, żeby nie zniszczyć materiału. Potrzebuje się tego nauczyć. Słowo Boże, Chrystus powiedział, żeby nam dać instrukcję, jak mamy używać. Używajmy tylko tak, jak mówi Jezus i będzie dobrze. Mówię wam.
Nie musisz krzyczeć na diabła, złościć się i złorzeczyć mu za to, że on cię krzywdzi i depcze twoje życie codzienne. Wystarczy, że przyjmiesz ofiarę Jezusa, krew Chrystusa. Jak pisze Jakub, zbliżcie się do Boga, ukłóżcie się przed Bogiem, poddajcie się Bogu. A wtedy co? Wtedy przeciwstawcie się diabłu i co? I ucieknie od was. Dlaczego ucieknie? Bo wy tacy silni się staliście? Nie. Dlatego, że ofiara Jezusa Chrystusa jest w was. Wy już nie poszliście do bitwy sami, żeby walczyć z diabłem. Jezus w was jest zwycięzcą. To jest prawda. Będziemy, bo teraz to jeszcze byśmy musieli długo posiedzieć. Zostawimy to jeszcze na popołudniowe. Parę rzeczy, których myślę, że dobrze było, żebyśmy porozmawiali. Żeby prawidłowo się posługiwać, żeby nie robić głupoty, żeby nie próbować po swojemu ratować się, skoro mamy instrukcję, jak mamy się ratować, jak mamy korzystać z tego wszystkiego. Stosuj to tylko i wszystko będzie dobrze. Co mamy czynić, żeby wypełniać dzieło Boże i czego się spodziewali? Co Jezus im tam naopowiada? A on co powiedział? To jest dzieło Boga. Wierzyć w tego, którego On posłał. Jeżeli wierzysz w tego, którego Bóg posłał, całe dzieło Boga jest przed tobą otwarte. A dziełem Boga jest to, żebyś był podobny, podobna do Chrystusa. To jest dzieło Boga. To jest Boże pragnienie. Chwała Bogu! Za dobroć, za łaskę, za to, że mamy Biblię i że to nie jest księga do kazań, do czytania. To jest księga do życia. Żeby żyć tym Słowem, żeby wygrać, żeby korzystać z tego. A wtedy dopiero żyjąc tym Słowem mamy co powiedzieć, mamy o co się modlić, mamy czym się podzielić ku wspólnemu zbudowaniu. Chwała Bogu za to. Amen. Amen.